Buk buk. Kto to? Tu Agata i Natka. Będziemy, Będziemy gadać, gadać o, książkach. o książkach. Ej, czy wiesz, że odcinek zawiera spoilery? Jak chcesz to czytać, to posłuchaj może o po lekturze, a jak nie chcesz, to zapraszam do spania. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku naszego podcastu. Ja się nazywam Natalia. Ja Agata. I będziemy sobie gadać tak w sumie dla hecy i na totalnym luzie o książkach, ponieważ studiujemy polonistykę i mega nas to interesuje. I na nasz pierwszy odcinek postanowiłyśmy wybrać Hama Elizy Orzyszkowej, który został wydany w 1888 roku, czyli całkiem dawno temu. Ale data nie jest ważna. Grunt, żeby pamiętać, że był to pozytywizm, czyli cała masa moralnych haseł, naprawienie społeczeństwa. I właśnie ważnym jest, żeby w kontekście tych moralnych haseł i naprawiania społeczeństwa omawiać Hama jednak Zawiera on sporo więcej niż tylko to. Poruszę bardzo ciekawe wątki psychiczne, relacje między kobietą i mężczyzną. Ale zanim to, warto by było pogadać chwilę o samej autorce. Kiedy mówi się o takiej kobiecie jak Eliza Orzeszkowa, trzeba zacząć z pompą. O wielkich ludziach powinno się mówić w wielki sposób, prawda? Girlboss, kobieta rakieta, buntownica. Nieskąd inąd jak z Milkowszczyzny na obecnej Białorusi żyła w latach 1841-1910. Przyznamy wszyscy, że to było dość dawno, ale nie szkodzi, aby można było poczuć, że Eliska jest nam jednak bliska. Z czasem stała się kobietą instytucją i to do niej dziewczyny, ale także pisarze wysyłali listy, z przeróżnymi zapytaniami typu Pani Elizo, pani Elizo, czy ja mam wyjść za tego człowieka no, w sumie dobry chłopak, dobry chłopak. Opisywały w tym miejscu wszystkie cechy, które były na tak i na nie, Eliza mówiła, dobra, bierz, dobra, nie bierz. Ale nie tylko, a może wręcz nie było to główną, y, głównym obszarem jej zainteresowań, bo jako że prowadziła swoje wydawnictwo, to pisali też do niej młodzi pisarze. <grym> którzy y, szukali porady a propos tego, co będzie się czytać. A Eliza była jak taka dzisiejsza Madzia Gessler i mówiła zatwierdzam twoją rewolucyjną powieść lub nie podpisuję się pod tym żadną ręką. Naprawdę, gdyby tak porównać Elizę do kogokolwiek, myślę, że to jest taka 19wieczna Magda Gessler. Myślę, że to bardzo śmiałe porównanie. <laughs> bardzo śmiałe porównanie, ale zrobiła pewną rzecz, która była bardzo rewolucyjna. Była pierwszą kobietą, która zarabiała w XIX wieku na tym, że pisze książki. To było niesamowite. Jeszcze miała swoje własne wydawnictwo. Wyobraźcie sobie, że w czasach, kiedy kobiety tak naprawdę nie mają żadnych praw, są tylko w domu, jest sobie taka Eliska, która. Robi swoje po prostu. Robi swoje, tak. Warto też wspomnieć, że Eliza Rzeszkowa miała czynny udział w powstaniu styczniowym i nawet jest taka ciekawostka, że przemyciła trauguta gdzieś tam w stroju kobiety. I właśnie za tą pomoc w powstaniu styczniowym jej mąż poszedł na Sybir za jej grzeszki. A nasza Eliza Rzeszkowa, zamiast być dobrą żoną i pojechać za mężem, postanowiła, że się z nim rozwiedzie. Zaskakujące, prawda? Tam, tam, tam. Taka kochająca żona, można by powiedzieć. Ale jak się jej dziwić, jak kazano jej się hajtać w wieku 17 lat za jakiegoś tam starego dziada, który miał problemy finansowe i liczył, że ślub z młodą dziedziczką pozwoli mu z nich się wygrzebać. PS nie wygrzebał. Eliza też konkurowała do nagrody Nobla. W 1905 za Nadniemnem. Tak? Właśnie za to nadniemnem, którego tak nienawidzimy. Miała niestety pecha, bo w 1905 Konkurował też z nią Sienkiewicz I wszyscy wiemy jak się skończyła ta historia No mm. i tak sobie pisze ta nasza gwiazdeczka Jedne utwory, drugie, trzecie Jest bardzo płodną pisarką I w wieku około 40 lat Pisze to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać Czyli Hama Biografia autorki jest o tyle ważna, że jedną z rzeczy, których najbardziej żałowała pod koniec życia było to, że sprzedała swój dworek nad Niemnem i bardzo to widać, zwłaszcza w lekturze, którą będziemy czytać dzisiaj, ponieważ ta tęsknota za tymi nadrzecznymi rejonami, nad spokojnym życiem w zgodzie z naturą bardzo wybrzmiewa. Może chcesz zacząć i powiedzieć o czym w zasadzie jest ten rzeczony ham? Bo na pewno nie jest tak jak w tytule o hamie. Aha, mnie. ostatnio ktoś mi zadał takie bardzo trochę infantylne pytanie, kto tu jest hamem? Raczej chyba nie o to chodzi w takich tytułach. A historia cała, słuchaj, bardzo prosta jest. W najprostszych słowach, myślę, że jest też bardzo współczesna. Prosty chłopak łowi sobie w spokoju ryby i nagle półnaga kobieta. On myśli sobie: "Wow, kobieta, omg!" No i postanawia się z nią hajtnąć Później się okazuje, że ona jednak jest trochę inna niż on sobie wyobrażał, ale on myśli, że może ją naprawić, naprowadzić na moralną drogę. Ona się nie daje. I tutaj wśród wielu perpetii następują różne wydarzenia, które mają czytelnika. Nauczyć o tym, co jest moralne, jak należy postępować, o relacji damsko-męskiej, psychice, o wpływie rodziców na wychowanie osób oraz na ich późniejsze dorosłe życie. Także myślę, że tutaj jest cała masa y, treści do przegadania. Ale o czym chcemy zacząć gadać najpierw? Myślę, że warto by było zacząć od tego, kim oni tak naprawdę są. No i dlaczego? Spoiler! Nie wyszło, bo nie wyszło. No. Komu wyszło, temu wyszło. Paweł w sumie nawet nie kończy aż tak źle. No bo sobie dalej żyje w tej swojej chatce i w sumie wraca do punktu zero. A Franka, no, kończy jak to Franka. Mamy takiego Pawła, który jest prostym chłopakiem ze wsi. Chłopakiem rybakiem. Chłopak rybak łowi sobie ryby. Dla niego taka rzeczka, wyprawa na rzeczkę jest całym życiem tak naprawdę. On widzi w tym sens swojego życia. Też te jego wyprawy na ryby są praktycznie religijne. On tam jedzie, skupia się w sobie, myśli nad pięknem świata, filozofuje trochę na taki swój prosty, chłopski sposób. I Moim zdaniem te sceny, przynajmniej początkowe, jak on łowi ryby są tak piękne, że... o Jezu. Kiedy czyta się początek Hama i czyta się taki opis Pawła, to od razu na myśl przywodzi się pewna pasta pod tytułem Mój stary to fanatyk wędkarstwa. I myślę, że Paweł jest takim fanatykiem wędkarstwa. Więc Paweł, jako fanatyk wędkarstwa, nie ma jakoś wielu potrzeb. Życie, którym żyje, mu absolutnie wystarcza. Pojawia się w jego życiu Franka, która jest zupełnie szalona. Jest dziewczyną z miasta. Bardzo e, dynamiczna, mm. bardzo gadatliwa, to warto podkreślić. Franka wyraża wszystkie swoje myśli przez słowa, gdy nie mówi, czyli taką stagnację, nie, jakby potrzebuje nieustannego potwierdzenia poprzez mowę to, że, tego, że żyje. A Paweł z kolei mówi tylko wtedy, kiedy potrzebuje. Każde jego słowo jest wyważone i każde jego słowo ma znaczenie. Także widać, że taka nie za bardzo dobrana parka. Franka też potrzebuje wrażeń, tak naprawdę. To życie na wsi, w które potem się wtacza i nie wystarcza. Cały czas czuje, że czegoś jej brakuje. I co się potem dzieje? No, ucieka. Dwa razy znika z naszego pola widzenia. Głównie dlatego, że potrzebowała wrażeń. Była taką bardzo, powiedziałabym teraz, z takiego bardzo psychologicznego punktu widzenia, była osobą niskoreaktywną. Więc potrzebowała bardzo dużo bodźców, żeby w ogóle być szczęśliwą. Cały czas mówi, że się nudzi, że... To życie na wsi, mimo tego, że jest piękne, pociągające, na początku to ją bardzo skusiło, jest tak naprawdę dla niej niewystarczające i cały czas szuka jakiejś y, okazji do tego, żeby było ciekawsze. Ucieka sobie więc z lokajem, wdaje się w romans z innym chłopakiem z miasta, który tam zabiera ją na ucieczkę, wycieczkę, wraca po trzech latach do tego samego typa i co? I ma dziecko. I to dziecko nazywa się Oktawian, i były to fantastyczne czasy w historii literatury, kiedy to o ciąży się nie mówiło, ponieważ jest to koronny dowód, że ktoś uprawiał seks. Więc to, że dziecko jest urodzone, to, że Franka była w ciąży, w całej książce skraca się do jednego krótkiego zdania: Urodziło się dziecko. Nawet nie to, że ona urodziła to dziecko. Dziecko urodziło się samo. I dziecko nazywa się Oktawian co zupełnie nie pasuje do obrazu wsi, dlatego wszyscy mieszkańcy wsi mówią do niego Octavian, albo jakkolwiek by zmienić to imię, ponieważ Franka czuła się zawsze trochę lepsza od innych. Pani z miasta to jednak pani z miasta, dlatego potrzebowała w kółko zapewnień o tym, że jest lepsza od innych. Lubiła, kiedy Paweł ją adorował, kiedy nie musiała robić rzeczy, czuła się lepsza od innych. Też między innymi z tego powodu hmm, wdaje się w yy, romans z Daniukiem, który wygląda, w jej opinii przynajmniej, z książęca. Jest 19-letnim, chudym chłopcem, trochę bladawym, a jak wiadomo właśnie to panicze są chudzi i bladzi. No i ten romans kończy się jak się kończy. Pobiciem Franki, czyli drogą w dół. Już nic nigdy nie będzie takie same po romansie z Daniłkiem. Jak oceniamy w zasadzie? Jak podobać ci się Franka? Jak podobał ci się Paweł? Ta relacja między nimi? To jest takie przedziwne mam wrażenie, bo ja jako czytelniczka, która już odsłuchała chyba wszystkie odcinki Okuniewskiej, która już przerobiła w głowie wszystkie opcje związkowe i te, które nie wychodzą. I dlaczego nie wychodzą? Jak patrzę na taką parę, to już na samym wstępie widać, że oni nie są do siebie dobrani. Przecież Paweł, który próbuje ją na siłę zmienić, nawet mówi to wprost, że Franka, ja ciebie naprawię, ja ciebie nawrócę. Chcę ją nawrócić właśnie na ten katolicyzm, na życie na wsi. Co to oznacza, nawrócić kobietę z miasta na życie na wsi? Tak naprawdę ona będzie patrzyła na wieś bardzo powierzchownie, jako. Ładną przestrzeń do odpoczynku, tak naprawdę. Co może robić dziewczyna z miasta na wsi? Przecież pracować. No a Franka zdecydowanie też nie ukrywa tego, że potrzebuje tych wrażeń potrzebuje bycia adorowaną, bucha seksualnością. Fan fatal, po prostu. I taka dziewczyna nie wygląda na taką, która da się usilić i być w związku z jednym mężczyzną. Moim zdaniem, to tak współcześnie to, to dla niej idealnymi mężczyznami, z nami, byliby ci na jedną noc. Albo tacy, którzy y, przyjaźniliby się z korzyściami. Odpowiadając na Twoje pytanie, które pojawiło się gdzieś na początku tego trochę przydługiego monologu. E, jak czytałam tą książkę na samym początku, to wpadłam trochę w taką narratorską pułapkę, ponieważ narrator bardzo wyraźnie obstaje po stronie Pawła. To Paweł jest tą moralną postacią, to Paweł jest wzorem cnót chrześcijańskich, i jest przedstawiony właśnie z takiej perspektywy, że czytelnik ma trochę sam w sobie znienawidzić Frankę, e, ale później jak się odczytałam trochę w tekstach krytycznych, literackich i też sama usiadła mi Przemyślałam tą sprawę, to Franka jest dużo ciekawszą postacią. Też, jakby robić jak psychoanalizę Franki, jej relacje z rodzicami są bardzo ciekawe, jakby ona nie jest złą postacią, ona jest po prostu skrzywdzona przez los, jest też taką trochę wynikiem wypadkową sytuacji społecznej, jaka w tamtym czasie miała miejsce, to że y, osoby były tak niedoedukowane, że sytuacja materialna osób pracujących była tak słaba, że była bardzo duża różnica klasowa, y, nie dość, że między bogatymi a biednymi to jeszcze między miastem a wsią. No a właśnie na postaci Pawła nie widać aż tak dużego wpływu społeczeństwa. Paweł sam jest sobie panem, sam jest odpowiedzialny za swoje decyzje i dobrze waży każde słowo. Warto zaznaczyć, że Paweł jest wdowcem. Już kiedyś miał żonę, która w jego opinii była brzydka, głupia, ale przynajmniej była pracowita i taka właśnie jest idealna żona względem Pawła. I tak też wizerunek żony kreuje życie na wsi. Jednak Paweł decyduje się na Frankę, która nie zamierza pracować na wsi, ma z zupełnie inne wymagania. No i... Tak właściwie to, to czemu się hajtają. To jest taka misja chyba, że o naprawię cię. Z drugiej strony tak, ale jest też bardzo ładnie to zaznaczone, że Paweł na początku historii ma tam 45 lat i niby nie widać tego wieku po nim, ale kiedy poznaje Frankę, nagle wszyscy w otoczeniu zauważają, że dziwnie zmłodniał, a u Franki dzieje się odwrotny proces. Ona jako 30 kilkulatka, kiedy była właśnie taka młoda, witalna, pełna tam, energii, piękna kobietą przy Pawle staje się starsza niż wygląda. Po prostu... Czy sugerujesz, że Paweł to wampir energetyczny? Tak. Sugeruje też, że Paweł nie zauważył czerwonych flag, które, którymi machała Franka cały czas. No dobra, ale jak można zauważyć czerwone flagi, kiedy pierwszy raz widzi Frankę, jak ona stoi nad jeziorem i jest półnaga, ponieważ jest w trakcie prania, a on bardzo, bardzo dawno temu nie widział nagiej kobiety. No, co się dziwić chłopakowi. No. Każdy na jego miejscu, myślę, że zareagowałby tak samo. Na pewno też od razu z miejsca chciałby się ożenić z taką kobietą. Są też takie trzy momenty, które zauważyłam, kiedy Franka w takiej Wielkiej złości chce się wywyższyć nad swoim otoczeniem, właśnie ludzi ze wsi, rodziny Pawła, która nie do końca ją akceptuje. Kiedy zarzucają jej jakieś nieposłuszeństwo, niesubordynację wobec Pawła, to ona wtedy, rzuca takim tekstem, tupie i mówi: Wiesz, kim są moi rodzice, albo kim byli, no bo już nie żyją, i mam wrażenie, że ona za każdym razem mówi co innego. Chce się tak wywyższyć, mówić, że o tak, ojciec jest urzędnikiem, matka jest kimś tam, ale też jest bardzo ważna. Potem w innym fragmencie, w innej części książki też mówi, że są to takimi istotnymi osobami, a jakimś cudem właśnie ona jest tą służącą, więc skoro jej rodzice byli tacy ważni, to dlaczego tak spadła w tej hierarchii społecznej? Dlaczego tak spadła w tym życiu mieszczanki, że jedyne, co jej zostało po rodzicach, to tak naprawdę wspomnienie, że byli ważnymi osobami. Mieli tam jakąś pozycję, która była istotna, ale ona tak naprawdę została z niczym. Ona, jako kobieta, ona jako służąca, nie do końca może się podpierać tym, że coś znaczy. Bo nie zrobiła tak naprawdę nic, żeby zapracować na swoje nazwisko. Wolała szaleństwa. Jak pracowała u panów, no to niestety była tam wykorzystywana, ale nie do końca miała cokolwiek przeciwko. Ale to może, tak jak wcześniej wspomniałaś, ta pułapka narratorska. Jestem w stanie się godzić na to. No tak, właśnie trzeba pamiętać o tym, że narrator nam opowiada jakąś historię i ta historia jest wypowiedziana z jego perspektywy, więc tak naprawdę nie znamy ani historii Franki, ani motywów, dlatego nie możemy jednoznacznie jej potraktować negatywnie, mimo że tak chciałby bardzo narrator. Też postać Franki jest w bardzo ciekawy sposób wykreowana na tle pozostałych mieszkańców wsi. Na początku stara się być z nimi w takich dobrych relacjach, rozdaje jakieś takie swoje drobne rzeczy, cukierki. Natomiast mieszkańcy wsi po pewnym czasie zaczynają zauważać, że tak nie powinno wyglądać, że kobieta nic nie robi i uważa się lepsza od innych. Krytykują Pawła, mówią mu, że powinien zrobić coś ze swoją żoną, doradzają mu pobicie jej. Też jakby każda z postaci i Franka i Paweł mają takiego swojego stróża, najlepszego przyjaciela. Dla Franki jest to Marcela, a dla Pawła jest to Avdozia. I one są zbudowane na takich trochę kontrastowych zasadach. Co myślisz o tym, Agata? Pełna zgoda. Franka kumpluje się z taką Marcelą, która jest miejscową żebraczką. Zwierza jej się tam ze swoich zwierza tam się ze swoich problemów z Pawłem. Powierza jej swoje małżeńskie rozterki. I to, jak y, jej źle w życiu, ma taką Marcelę, która jest jej powierniczką. Można by było powiedzieć, że jest jej przyjaciółką, ale kiedy. Ciężko nazwać ją przyjaciółką, jeżeli Marcela jest bardzo interesowna. Interesuje się Franką tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest głodna i chciałaby jej ukraść jakiś smalec. No właśnie, ciężko o tym powiedzieć, że jest jej przyjaciółką, skoro mm, też interesują ją ploteczki. I ona tak nie do końca może być lojalna wobec niej. A Paweł ma, która jest w podobnym wieku. I jest bardzo podobna do Pawła. Kiedy Franka go pierwszy raz opuszcza, przychodzi do jego mieszkania, pomaga mu w prowadzeniu domu, pomaga mu rozpalić w piecu, opiekuje się nim. W zasadzie pełni taką zastępczą rolę żony, można by powiedzieć. Też w filmie jest to strasznie fajnie zaznaczone, bo ta presja, trochę tension między Pawłem a Wdocią jest jeszcze bardziej podkreślona w filmie. Jakby widz od razu ma na myśli, że o oni powinni się hajtnąć, oni są do siebie dopasowani, a Wdocia też ma takie chrześcijańskie zasady. Nawet w filmie jej kostium ucharakteryzowany jest w ten sposób, żeby przypominał zakonnicę. I tak właśnie jak Ying i Yang wyglądają trochę Franka i Marcela i Paweł i Awdocja. i każdy z nich też ma podobny background historyczny. Ponieważ Marcela też pracowała u jakichś, u jakichś państwa i teraz wylądowała na wsi i tak się tuła, a Awdocja i Paweł wywodzą się z tej samej wsi i mają takie same historie. Mam też e, taki pomysł, że to może być trochę takie lustro z przyszłości. Franka, patrząc na Marcelę, mogłaby powiedzieć: O, ja mogę skończyć tak samo, no ale nie przychodzi jej taka myśl do głowy. A Paweł tak samo mógłby powiedzieć o Avdoci, że to jest e, jego przyszłość. Więc Franka by skończyła właśnie jako taka żebraczka, tak jak wcześniej po Wiedziałaś kobieta, która wylądowała z miasta na wsi i w zasadzie nie do końca się tam odnajduje, więc musi mm, jakoś sobie radzić inaczej, musi właśnie żebrać, musi y, zaczepiać innych ludzi, a Paweł wciąż jest poukładany wciąż prowadzi gospodarstwo. Wydaje mi się, że bardziej Marcela jest lustrem dla widza albo czytelnika niekoniecznie dla Franki, ponieważ Franka w ogóle nie myśli o przyszłości. Jej działania nie mają żadnych konsekwencji, filik, które je postaniawe. Zrobić, uciekając z lokajem nie myśli, co będzie dalej, tylko jakby Franka szuka cały czas tych pędów, tej pochwały, tego, że ona jest wartościowa w tych randomowych romansach, które nawiązuje, w działaniach, które podejmuje. Bardzo ważna rzecz jest film! Jest film, tak, jest ekranizacja Hama, gdybyście byli zainteresowani. Chyba ty ją obejrzałaś. E, obejrzałam i jest całkiem okej. Okay. Zdecydowanie krótsza na pewno niż czytanie książki, ale też e, jakby tak, wiecie, filmy mają to do siebie, że sporo rzeczy omijają. Też nie, nie bardzo w filmie można się czuć w to piękno natury, które jednak Eliza Orzeszkowa opisuje prosto z serca, bo jak już wspomniałyśmy wcześniej, tęskniła za tym nadniemnym i za tymi rzecznymi okolicami. Tak, te opisy też są zdecydowanie krótsze. Sama książka też jest krótka, ma około 200 stron, więc myślę, że to jest świetne na, jeśli wolno czytacie, to na jakieś dwa, trzy wieczory, jeśli szybko, to nawet na jeden wieczór, żeby zadłużyć się w historii Pawła i Franki. Ciekawa też jest okoliczność śmierci Franki, ponieważ przez całą książkę pokazane jest, jak ona bardzo walczy o uznanie swojej pozycji, o to, że jest lepsza od jej otoczenia, o to, że ona jest panią na tle tych wszystkich hamów, którzy ją otaczają, czyli chamów typu mieszkańców wsi, a tak naprawdę na koniec Franka jednak chyba się poddaje i decyduje się na śmierć, którą sama na początku książki określiła jako śmierć dla prostych ludzi, czyli powiesiła się. Spoiler! Bo Franka umarła, zabiła się, Omega. Nie no, pewnie przeczytacie, no bo nikt, nic tak nie pasjonuje ludzi, jak śmierć w książce. W końcu, jakimś cudem, Gra o tron zyskała popularność. Takie mrugnięcie okiem. Oj, to mrugnięcie okiem to chyba nie dla mnie, bo ja Gra o tron nie oglądałam, ale też w kontekście jej śmierci ciekawe jest to, że narrator jednak koniec końców rehabilituje trochę tą postać, ponieważ ostatnie słowa, które Franka wypowiada do Pawła, mają na celu jakby prosić go o to, żeby był łaskawy dla jej syna, tak samo jak był dla niej. Czyli jednak istnieje na świecie coś, czego jednak Franka nie ma za nic, że jednak jest coś, co ją trzymało przy tym życiu wśród tego szaleństwa, co było taką przystanią w jej życiu. O Franka miała podobne relacje macierzyńskie jak jej mama, że miała takie fale, że raz kocha Oktawiana i chce się nim zajmować, a raz go totalnie gdzieś. I zostawia opiekę nad Oktawianem Ulanie, siostrze Pawła. Na koniec następuje ta taka totalna zmiana, totalna rehabilitacja, że Franka się poddaje. Ona uznaje, że jest prostym człowiekiem, uznaje, że Paweł jest nad nią wyższy moralnie, i prosi, żeby tą wyższością moralną zarażał jej syna. Moim zdaniem to jest taki, taki happy endik w sumie poza tym, że ona umiera. Paweł jest tak niesamowitym człowiekiem, jak zobaczył, że Franka wróciła z dzieckiem, które jest innego mężczyzny, to wziął i wychował jak swoje. No, czy, no czyż to nie jest piękna historia? Złoty chłopak, złoty chłopak. Ham, 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 ham. Pogadajmy o tytule. Skąd w ogóle tytuł e, ham? Możemy się zastanawiać, skoro historia jest taka piękna, tutaj jakiś romans, tutaj jakieś złamane serca, natura. Słuchajcie, skąd ten ham? A już ci spieszę z wyjaśnieniem, słuchaj. Otóż ham to jest i tak, jak nazywała po prostu franka. I Pawła, i ludzi, którzy mieszkali na wsi, ale tak naprawdę za tym słowem ham, które teraz czysto negatywnie waloryzujemy, to kryje się raczej pozytywne wartości. Ludzie na wsi są prości, żyją w zgodzie z naturą, w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami, są moralni, pomagają sobie nawzajem. Jakby to słowo ham kryje sobie dużo pozytywnych wartości w książce ham. Na samym początku Franka wzbrania się przed nazwaniem Pawła Hamem, ale potem już nie ma skrupułów. Więc w sumie hamsko z jej strony, że nazywa ludzi ze wsi hamami. Nie powinno tak być. Ale co zrobić, jak mamy XIX wiek? Oj, przepraszam, XXI. E, teraz Agata uparła się, że zrobi psychoanalizę Franki, i chociaż ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że ciężko po samych słowach narratora zdiagnozować, czy Franka była szalona, czy nie, to Agata się uparła, że chciała o tym pogadać, także dajcie głos. Ale mną wzgardziłaś w tym momencie. Czuję po prostu te, to prychnięcie wzgardy, że nie mam racji. Ale już śpieszę z wyjaśnieniami. Są takie fragmenty w książce, które wyraźnie wskazują na to, że Franka nie tyle co była szalona, ale mogła chorować na jakieś zaburzenia psychiczne. Są fragmenty, że była w szpitalu, leczyli ją doktorzy. Nie jest co prawda powiedziane w jakim, ale jest dużo takich fragmentów, w których ona albo zwierza się Marceli, albo właśnie narrator o tym mówi, że nie do końca dobrze czuje się z ma takie objawy, że boli głowa, że jest tak jakby w gorączce, ale nie ma gorączki, mam trochę takie szumy w głowie, tak nie do końca czuje się swoje ma napady śmiechu, napady agresji, chociaż nie są one niczym spowodowane, i nie ma żadnej drogi do tego, żeby znaleźć upust tym emocjom. Moim zdaniem to dowodzi, dodając do tego, to jaką miała osobowość, że mogła cierpieć na coś, co my teraz nazywamy zaburzeniami borderline, że to wskazuje na to, że ma chorobę dwupiekunową. Myślę, że to jest bardzo, bardzo zastanawiające, dlaczego takie opisy pojawiają się. Można tutaj ze mną polemizować. No właśnie ja będę polemizować, ponieważ Franka żyje w naprawdę trudnych warunkach Ona ma problemy, nie tylko finansowe To jeszcze zdrowotne, jak wspominałaś Że ją często boli głowa Franka żyje w społeczności, która nie do końca ją rozumie Czuje w kółko problemy z określeniem Własnej tożsamości I ciężko jej się dziwić, że W sytuacji, w której poddana jest Takiemu stresowi nieustannie Ulega czasami swoim emocjom I daje się ponieść Też nie mamy wiedzy Oraz Eliza Orzeszkowa pisząc Tą książkę nie miała wiedzy, ponieważ w tamtych czasach większość zaburzeń psychologicznych wrzucano po prostu pod hasłem histeria. Niby tak, ale z drugiej strony mogła przeczuwać, myślę, że miała bardzo dobry zmysł obserwacyjny, żeby zauważyć takie zachowania, i mogła przeczuwać, że to ma inne podłoże. Nie do końca jest to spowodowane jakimś szaleństwem, mogła gdzieś tam szukać objawów choroby. Myślę, że Eliza, będąc też taką kobietą bardzo nowoczesną jak na swoje czasy, zauważała w kobietach tak naprawdę cierpienie i to, że zmagają się z kimś. Zaburzeniami, które nie do końca są dla nich zrozumiałe. Myślę, że to zauważyła i dlatego to tak ujęła, i to, co wspomniała, że miała trudną sytuację, że miała problemy zdrowotne, była wychowana w takich ani innych warunkach, radziła sobie sama przez bardzo długi czas. Czy to właśnie nie jest wystarczająco dużo powodów, żeby powiedzieć, że ta sytuacja, w której się znalazła, mogła uwarunkować u niej chorobę psychiczną? Jest też taki fragment, swoją drogą bardzo ciekawy, w którym narrator dochodzi do jakiejś tak ogólnej refleksji na temat tego, że ludzie rodzą się z genem i przekazują go dalej, które nie pozwala im do końca żyć zdrowo psychicznie. Myślę, że to jest też yy, Dobry punkt zaczepienia, dlaczego ta powieść jest nazywana czasem powieścią psychologiczną, bo zdarza się, że przy Hamie możecie zobaczyć, jak y, będziecie to googlować, że to jest y, powieść psychologiczna Elizy Orzeszkowej. I myślę, że tutaj można wychwycić bardzo dużo takich rzeczy, że Franka jest właśnie chora psychicznie. Jest to na pewno bardzo dobry punkt do tego, żeby usprawiedliwić Frankę, dlaczego tak postępowała i pozwolić sobie na większe zrozumienie jej. Pełna zgoda, że Ham jest powieścią psychologiczną. Nie do końca zgadzamy się w tych aspektach psychoanalizy, ale myślę, że to jest właśnie taki urok książek, że można się nie zgadzać z rzeczami. Właśnie ta psychologia jest jednym z ciekawszych wątków w Hamie Elizy Orzeszkowej. Ponadto pogadałyśmy dzisiaj o relacjach Paweł Franka i Franka społeczeństwo oraz trochę o naturze, ale jest w tej książce milion innych rzeczy, które są bardzo ciekawe. Która można zauważyć, także zachęcamy wszystkich do czytania tej lektury. I zastanawiania się samemu, co mnie interesuje w tym, na co ja zwracam uwagę, kto moim zdaniem ma rację w tej relacji, czy Franka, czy Paweł. A teraz zapraszamy Was do finalnego, finałowego segmentu naszego podcastu, w którym będziemy czytać nasze ulubione cytaty. Każdy z nas będzie miał po jednym swoim ulubionym, a Wy możecie się śmiać lub nie, moim zdaniem są śmieszne. Płakanie też jest absolutnie dopuszczalne. Agata w łaskowości swojej pozwoliła mi jako pierwsza przeczytać mój cytat, także uwaga, właga i jedziemy. Ona zaś, choć wódki nie pije, pijaczka. Koniec cytatu. A teraz chwila dla Franki i jej zdania o mężczyznach. Od jaki. Zdaje się dobry, grzeczny, a taki sam jak wszyscy. Za to, że na spacer powiózł, zaraz zapłaty żąda. I to są właśnie powody, dla których uważamy, że powinniście dać szansę Orzeszkowej i przeczytać Hama. Dzięki, że nas dzisiaj słuchaliście. Cytując klasyka. Koniec i bomba, a to słuchał ten trąba.